dzisiejszym odcinku postanowiliśmy, że zabierzemy nowe supermoce na Skybase'a. Nie dość, że nowa mityczna chmura będzie chroniła nas od upadku, to w dodatku będziemy mogli używać nowego Kamehameha. Czy nam się uda? Oglądajcie do samego końca. Jaki mamy plan na dzisiejszy odcinek? No plan jest bardzo prosty, ponieważ lecimy na sam środek mapy, ponieważ tutaj mamy automaty z mitycznymi mocami. Kupujemy je, no i oczywiście zbieramy matce i liczymy na to, że nikt tego Skybase'a nam nie podwali. A wy zostawiacie łapki w górę, subskrybujecie nasz kanał i oczywiście wpisujecie kod w sklepie Evela. I Rafał, my się musimy blisko siebie trzymać. Masz tutaj coś do strzelania? Tak, mam pistolet i kałaszka. Tylko gościu mi się tutaj schował gdzieś, zaraz obok. Jest około ciebie, ja biegnę do ciebie. Leży. Pomóż mi. Mam tutaj gościa, leży jeden. Mam 46 HP. A przy automacie gościu z drugiej strony. Uważaj, pójdzie tu. Będzie leżeć, leży, kolejny. Dobra, to przejdźmy w takim razie na tamtą miejscówkę. I my lecimy teraz zbierać macy, bo macy będą nam mega potrzebne do tego, żeby oczywiście zbudować Skybase'a. I ja szczerze bym teraz raczej uciekał stąd. Dobra, to ja jadę do ciebie do samochodu. Ja w ogóle mam nową klawiaturę i tutaj ciężko mi jest na początku. Pierwszy raz gra na tej klawiaturze, ale mam nadzieję, że nam się wszystko uda. Czyli co dalej, widzowie? Lecimy dokładnie na tą lokację, ponieważ tutaj mamy bardzo dużo maców. Zbieramy macy i pojawiamy się z powrotem. Dobra, ja już mam około 400 maców, ale nie jest to wystarczające. Ilość. Ja w takim razie mam dużo, dużo mniej niż ty. Ale już się zbieram tutaj do roboty i będę zbierać. Strefę mamy w sumie bardzo dobrą, bo zaczniemy sobie po prostu od morza i będziemy już do samej góry wtedy. Czy my potrzebujemy metalów albo na przykład z kamienia, czy może być drewno? No na pewno zbierz sobie 9-9 drewna najpierw. W sensie to, co jest, to zbieraj, dlatego że no musimy mieć po prostu dużo maców. Mam nadzieję, że teraz nikt tutaj do nas nie przyjdzie, żebyśmy sobie mogli w spokoju właśnie pozbierać te macy. Ale z drugiej strony, tak a propos jeszcze strefy, to tutaj są góry i to też jest nasz minus. O nie, właśnie, tak jak Ewela powiedziała, mamy tutaj jaskinię Ubawu. Także jest to jeden z największych szczytów, ale bądźmy dobrej myśli. Dobra, a więc widzę, przechodzimy do budowy Skybase'a. Tak jak Ewela wcześniej powiedziała, no nie mamy dobrej lokacji, dlatego że tutaj jest jaskinia, ale budujemy się z wody. To jest przynajmniej dobry znak na tą chwilę. Zobaczymy, jak to będzie później. Jak coś, Rafał, to od razu mów mi, to ja ci będę dawała wszystkie macy. Dobra, pamiętaj, że jak będziemy lecieć w dół, no to użyj sobie chmurki po prostu, dlatego że no to nas uchroni od upadku. I tak samo Kamehameha, jak będziemy strzelać w ostatniej fazie w gości, również nas od tego upadku uratuje, więc naprawdę jest to mega spoko. Ej, ale buteleczka tam teraz taka została. No właśnie, to jest najgorsze, że ta buteleczka tam... mam nadzieję, że tutaj ludzie po nią nie przyjdą. My jak przyjdą, no to raczej mamy lipę. Ej, trzymajcie za nas kciuki, żeby nam się udało, bo w ostatnich odcinkach, jak nagrywaliśmy Skybase'y, to było naprawdę bardzo ciężko i chyba nam się nawet nie udało wtedy. Też tak pamiętam, że właśnie, no niektóre... No w ogóle teraz ciężko jest tego Skybase'a zbudować. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ludzie się już po prostu przyzwyczaili, że może być ktoś na górze, no i w ostatniej strefie patrzą już u góry, czy ktoś jest. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, jesteśmy już w miarę wysoko. Ja mam 900... No bardzo mało maców mamy. To jest zły znak. Mam nadzieję, że tych maców nam jednak wystarczy. No, ja też mam właśnie malutko, ale wtrzymajmy kciuki. Mam w ogóle apteczkę do leczenia też. Nie wiem, czy ty masz coś do leczenia? Ale bym spadł. O, ja cię kręcę. Czy ja mam coś do leczenia? Mam. Także to na spokojnie. Dam ci macy. No to daj. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ej, ja muszę się tutaj pilnować, bo tutaj koło właśnie alta mam okno i często mi się mylą te tutaj guziki, bo są takie malutkie. My już powoli dochodzimy do strefy i jesteśmy w strefie, no ale jak widzicie, głowa miska jest prawie na naszym poziomie i to naprawdę, jeśli to nam wyjdzie, no to będzie coś niesamowitego. Ej, w ogóle nie wiem, czy graliście już tym skinem, ale zobaczcie, jaką ja mam wielką głowę, także mnie na pewno tutaj będzie na tym Skybase'ie widać. Rafał jest cały pomarańczowy, także no, chociaż ja się chowam w chmurach, nie, to ja dobrego mam skina jednak. Ja mam chmurę w rękach teraz. Ja też, bo się boję, że spadnę i w ogóle czuję takie poddenerwowanie, bo ja na Skybase'ach zawsze tak mam. Ej, mamy niedaleko do strefy, teraz znowu. Mam nadzieję, że wszyscy po prostu wejdą do groty i tam będą się bić, ale pewnie tak nie będzie. Ej, Rafał, możemy zrobić tak, że jak ktoś nas podwali, używamy chmury i lecimy na dalszą część Skybase'a, w sensie cofamy się do tyłu, co ty na to? No to jest dobry pomysł, tylko musimy mieć dużo maców teraz, a dwa, musimy mieć dużo leczenia. Ja mam tylko takiego sprayka. Ja mam tylko jedną apteczkę i mam tylko 600 cegły. Ja obczaję teraz, czy pod nami nikogo nie ma. Pamiętaj, że... Co to? Co to było? Ktoś mocy użył tego? Ej, ale to było...
Nie wiem, co tu się stało, ale dziwne to było. Tak mi się wydaje, że może ktoś użył właśnie tej mocy Kamehameha, czy jak coś tak. Nie wiem, ale no bałem się, że to leci w naszą stronę. Na razie jest cisza, ale zobaczcie, jest 19 osób na takiej strefie. Jest to bardzo dużo. Te buteleczki nas mogą zdradzić, jedna, druga. Buteleczki, tak, ale są jeszcze dwie inne buteleczki, także nie jesteśmy tylko to my. Także dzięki tutaj za to, że ktoś jeszcze używa tego, co my. Ej, buduję przez pół, co ty na to? No dobra, myślę, że to tak, no dobra. No na pewno to pół mniej będzie widać, ale jak ktoś będzie chciał zauważyć, to i tak zauważy, no ale spróbujmy. Ja idę na kucaka tutaj, żeby nikt nas nie... O! O nie, wyleć sobie. Ja otworzyłem i lecę z powrotem. Dobra, uda mi się. Mi się nie uda. Nie! Nie, ja Rafał, co ja zrobiłam? O! Tylko nie zginie Wela, bo ja polecę do ciebie w razie czego. Ja w ogóle, jak tej chmurki się, ją tak jakby anuluje, to jak spadasz na ziemię, to umierasz czy nie? Ej, oni się tam biją, Ewela. Oni się tam powalili. Ja jestem w wodzie jak coś. No tu są te typy. Dobra, idę tam. Oni cały czas na mnie patrzą. Ej, cofnąłem się na Skybase'a i żyję dalej. Ja widzę ich, ja jestem na ziemi, co ja mam zrobić? No nic, po prostu tam siedź na razie. Zbieraj sobie macy, to na pewno. Ja najwyżej do ciebie zlecę. To ja będę taką deską ratunkową. Ej, ale te chłopy odpuściły. Albo ten ziomeczek, który mnie, nas chciał podwalić, to po prostu został wykasowany przez tamtych, a oni się nie zorientowali, że coś jest u góry. Albo oni widzieli, że ja nie doleciałam na Skybase'a. Albo tak. Ale nie wiem, no dziwne to jest, że ja tu jestem dalej, naprawdę, to jest mega dziwne. To było po prostu taktyczne zagranie, my to specjalnie tak zrobiliśmy, nie myślcie sobie, że spadliśmy, ja nie doleciałam, ja specjalnie tak właśnie zrobiłam, żeby oni myśleli, że już się nie cofnęliśmy na Skybase'a. Ej, zobaczcie, jaka jest strefa, idealnie na tą głowę, nie? Idealnie po prostu, no gorzej dla mnie być nie może na tą chwilę. Ja będę cię wspomagać, ja będę udawać, że strzelam do tego Skybase'a jak coś. Nie strzelaj do mnie, Wela, co ty? Robimy pranka, bo zostaną ostatnie 4 osoby i podwalimy Rafała. Nie rób tak. To by było mocne. Ej, 10 graczy, Ewela. To się może udać, zbieraj sobie macy, to musisz robić. Czyli zbierać maciki. No i co? No i wygramy to na luzie. Ja mam 900 maców już, zbieram cały czas, tylko boję się, że mnie tutaj za chwilę ktoś zauważy, ale może nie. Będę szła tak jakby pod tobą, dobra? Ja najwyżej zalecę do ciebie, no nie będę tu najwyżej do samego końca, ale postaram się tu być jak najdłużej. Nie, bądź właśnie. A oni są na tej górce jeszcze, czy poszli? Oni poszli tunelem, ale gdzie oni teraz będą? Być może w grocie? Ej, w sumie oni wszyscy mogą być w grocie. Nie muszą być na grocie, a mogą być w grocie. Ej, ja zbieram tutaj macy po ziomkach, dzięki. 44 tutaj cegły jeszcze zostało, także mam fulla cegły z fulla drewna, Rafał. Jakbym mogła ci na chmurce to wysłać, to bym ci wysłała, ale nie mogę. Ewela, zobacz, ile mamy jeszcze drużyn. Ja idę takim zygzakiem już do strefy, ale ty faktycznie możesz ludzi odciągać ode mnie. Pięć drużyn. Ej, to mi się wydaje właśnie, że będzie taktyczne, bo ty będziesz na górze, a oni będą szukali tej ostatniej dwójki i będą za mną latali. Ale to jest dobry pomysł, to jest... To może się udać, naprawdę, ale ta głowa Miśka... Tego się... O, i tam ziomek leci na chmurce, żeby mnie tylko nie zauważył. Proszę, leci pode mną, Ewela. Uważaj tam, uważaj. Wejdź do groty, na dół do dziury. Uważaj. Ja się boję tam do groty, ja tam się zgubię. No to nie wchodź tam. Już za późno. To mi nie pomożesz w takim razie już, ani ja tobie. Ej, ale dymy, że nas nikt nie widzi przy tym, to ja... O. Widzieli? Już ktoś tu strzelał, ale chyba mnie... Nie wiem, oni chyba nie chcą do mnie bić, tak mi się wydaje. O, jednak chcą. Ja idę na cichacza, Rafał. Dobra, wracam. Wróciłem. Jak stąd wyjść? Ej, oni myślą, że ja spadłem chyba, tak mi się wydaje. A ja wcale nie spadłem, tylko sobie wyleciałem z powrotem, Ewela. I to jest dobre, naprawdę, to jest mega mocne. Ja jestem tu w środku jak coś. Tam będziesz miała jump pady i możesz wylecieć z nimi do góry. Dobra. Szukam. Tylko się nie wyłóż, to jest mega ważne, żebyś się teraz nie wyłożyła. Ej, ja cały czas jestem u góry, no XD. Gdzie te pady? Ej, idę. Ale goście będą na miśku. Ajajaj, no ale dobra, idziemy, próbujemy. Przechodzę od razu. Tak, wylatuj, Ewela, wylatuj. Wylatuj, jest. 3 składy są. Ej, a jakbym mu walnął dzwona z Kamehameha? Ej, Ewela, to jest dobry pomysł, czy nie? Dawaj, ja nie wiem, gdzie mam iść. Gdzie są typki? Na miśku są. 3 drużyny. Ej, walnąć mu, widzowie. Ale nie podwalisz się jakoś? Nie, na razie nie wiem. Ej, chłop spadł na dół. A, już lecę. Dobra, wychodzę znowu. A, dobra. Podwalili mnie teraz mocniej. Widzę cię. Siema. Używam Kamehameha. Jakby co? Leć do mnie. Czekaj. Używam.
Kamehameha! Jest leży!